Pęknie punkt. Przechodzimy do... Poważam kroku, w punkcie 3.1.6 mamy projekt uchwały w sprawie charakteru dysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2014. Państwo macie przed sobą projekt uchwały. Projekt ten jest w dwóch paragrafach. Dlaczego w dwóch paragrafach? Dlatego, z uwagi na to, że jest życzenie ze strony urzędu, aby faktycznie były wyraźnie zaadresowane źródło finansowania. I dlatego w paragrafie pierwszym jest to finansowane z rezygnacji zadania projektu drogowego wykonawca, w skrócie po kanale Z, tak zwanym, gdzie była wysokość, gdzie zagospodarowanie środków, zagospodarowane środki były w wysokości 4060 zł. I tu proponujemy przeznaczenie tych środków na sfinansowanie w kwocie 1000 zł zakupu wykładziny dla biblioteki dla dzieci w Pobliskiej Bibliotece, w tym nowym oddziale w ulicy Zakopiańskiej 103 oraz kwotę 3060 na zadanie samorządowej przedszkole numer 10 stronkowa 7, malowanie ścian i pomieszczeń przynależności zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jest to część kwoty, która jest wymagana na to. W związku z powyższym paragrafie drugim z innego zadania wcześniej, że tak powiem, procedowanego na poprzedniej sesjach z budową Ludka Jadranowskiego, o której zdezygnowaliśmy, przypominam, zamieniliśmy to zadanie na zagospodarowanie terenu zielonego, etc., etc. Pozostały środki w wysokości 10410 i z tych środków przeznaczamy dalej na to dofinansowanie przedszkola w kwocie 4410, także przedszkole dostanie 7470 zł w sumie na to samo zadanie wynikające z zaleceń Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz na kolejne zadanie, drugie zadanie, kwotę 6000 zł. Brakującą kwotę do tego, aby mogły prace termomodyzacyjne w gimnazjum 24 przy ulicy Montfija Mieleckiego zaistnieć. 6000 zł do dysponowania. Tak, że w tej chwili mamy rozdysponowane całe priorytety w sumie 470 tysięcy zł na rok 2014 bez żadnej rezerwy. To są zadania z edukacji, było wystąpienie do Rady Dzielnicy. No to są to sprawy dosyć istotne dla tych prac, za które wystąpiły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Ja tylko, żeby się upewnić. Zagospodarowanie skweru przy ulicy Łukasińskiego, czyli... Jest dalej. Czyli, jest dalej. Tak, to nie są, to są inne pieniądze, nie, to nie są zabrane. Inne pieniądze. To najpierw nastąpiła zmiana na zagospodarowanie, tak, zostały te środki i teraz je, że tak powiem, wyczerpujemy. Dziękuję. No do, co do pierwszego punktu, pierwszego paragrafu. Czy aby był, są te środki, te 460 na tym zadaniu tego ciągu? Tak. Myśmy tam już tak kiedyś wszystko zdejmowali, nie? Wszystko jest uzgodnione osobiście przeze mnie jeszcze. Zostało uzgodnione, że tak powiem, z panią Agnieszą Kardas, która osobiście zajmuje się priorytetami, bo to wyjaśniane w ostatnie dni, tak, żeby zarówno zapisy, jak i, że tak powiem, kwoty po prostu odpowiadały rzeczywistości temu, co aktualnie w Krakowie jest w zapisach Urzędu Miasta Krakowa. Czy będziemy finansować w dalszym ciągu przedszkole przystąpkowej, jeśli już jest poza naszymi granicami dzielnicy? Nie, formalnie uchwała została podjęta, granice zostały zmienione, przedszkole, ani szkoła na Stąpkowej nie przynależy już do dzielnicy 9 zgodnie z życzeniem zarządu. No, tak wyważę. I większości rady. Przez niewiedzę chyba, jeżeli nie był problem dyskutowany. Nie, nie wiedzę, tylko wiadomo. Znaczy, czy możemy skończyć to? Co chciała... Tak. Skończmy jedno. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze... Zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym ciągu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.